Naprawdę dany lifting przepięknego samochodu. Nowy Peugeot 508. Chyba będziemy zgodni, że jeżeli chodzi o Peugeot 508, czy to wersji kombi, czy wersji sedan, ma przepiękną linię boczną, a nawet dla wielu kombi jest tą ładniejszą odmianą. No i właśnie, zaczynając od liftingu, zaczęliśmy od tego, co się nie zmieniło, czyli od najładniejszej kwestii tego samochodu. Jedynie co z boku dodano, to nowy rodzaj felg, no i oczywiście zostawiono bezramkowe drzwi. Na pewno kojarzycie Peugeota 508 z tego, że miał potężne kły na zewnątrz. Teraz te kły zamieniły się w drapnięcie łapą, natomiast cały grill, przód, no jest już w nowej wersji odsłonie. Zupełnie został przeprojektowany, ale wracając, jeżeli chodzi o lampy, oczywiście mamy je już w technologii Matrix LED i to praktycznie w każdej wersji. Jeżeli chodzi o poprzednika, to oczywiście standardowo ruszaliśmy z halogenem, a za dopłatą czy w wersji GT w standardzie były wersje LEDowe po prostu zwykłe, natomiast tu już mamy wersję matrixową. Jeżeli chodzi o ten grill, w tej wersji, w nowym kolorze selenium, który już jest znany z wersji PSE, stąd niektórym mogło przyjść na myśl, że chcemy omawiać wersję Peugeota 508 PSE, ale nie, to jest wersja po prostu, nie chcę powiedzieć zwykła, bo to jest najwyższa wersja wyposażenia GT, w hybrydzie 225-konna, nie jest to PSE. PSE różni się, tutaj ciekawostka, ten środek jakby, ten grill jest zamiast w kolorze nadwozia, jest w kolorze czarnym, no i oczywiście te standardowe dodatki, które w innych naszych wideo o wersji PSE możecie zobaczyć, są też tutaj dołożone. Jeżeli chodzi też o sam zderzak, to zmieniła nam się tutaj taka dodatkowa lotka. Auto cały czas wydaje się coraz bardziej agresywne i coraz bardziej chce pokonywać te zakręty. O zakrętach zaraz dowiecie się w drugiej części naszego wideo, natomiast zanim o zakrętach, to pokażemy Wam, co zmieniło się z tyłu. Nie bez powodu na początku wideo powiedziałem o odmianie kombi, dlatego że prawdopodobnie Peugeot 508 jest najpiękniejszym samochodem kombi w tym segmencie. Po nowoczesnemu zrezygnowano w ogóle z loga. Nie wiem, czy gdzieś zauważyłeś, że tutaj nie ma loga na bagażniku, na klapie bagażnika. Jest za to napis, jak w każdych premium samochodach teraz. Myślę o DS-ie. Nie myślałem o Porsche w ogóle, myślałem o DS-ie. No jeżeli chodzi o światła, to je bardzo wyczyszczono. Nie wiem, czy pamiętacie stare światła, natomiast jeżeli chodzi o klosz, jest identyczny. W środku były po prostu w pionie i bardzo tych kreseczek tam było dużo. One się świeciło, było takie... Jakby ktoś się zaczął zastanawiać, to przytłaczające. Teraz wyczyszczono i dosłownie żywcem wyciągnięty klosz, wnętrze klosza z 308 został włożony do tego dużego reflektora, stąd taka lekkość tyłu, przy czym dół został praktycznie niezmieniony, to znaczy mamy duży, fajny dyfuzor z dwoma rurami wydechowymi, prawdziwymi, realnymi przy silniku 1.6 właśnie w hybrydzie. Dzięki temu cały samochód staje się taki przysadzisty, ma bardzo ciężki tył po prostu, natomiast góra, dół tyłu tego tyłu robi się lżejsza, przyjemniejsza i stąd samochód wydaje się dużo bardziej agresywny również z tyłu. W środku wiele zmian nie mamy, oprócz oczywiście nowego logo i nowego tutaj oznaczenia GT. To jest jakoś troszeczkę inną czcionką narysowane i troszeczkę jest to też mniejsze, bo stare logo znowu było takie porządne GT, widzieliście samo GT, a tutaj jest właśnie na czarnym plastiku delikatnie oznaczona wersja z nowym logo na poduszce powietrznej. Natomiast co jest najważniejsze z punktu widzenia użytkownika i zakupu nowego samochodu po liftingu? Nowy system IVY. Jak widzieliście, na dachu nie mamy nowej anteny, bo w kilku naszych wideo wcześniej mówiliśmy, że nowy system... Samochód trzeba właśnie potem poznać. Poznać właśnie po naszej płetwie rekina. Tutaj tej antenki nie ma i dobrze, bo może by zaburzyło jakby linię dachu. Natomiast co nie zmienia faktu, mamy nowy system oparty na widżetach. Ten system nazywa się IVY, jest bardzo przyjemny, mamy nowe też kamery 360 stopni, w których wcześniej oczywiście nie mieliśmy w tym samochodzie, więc naprawdę ten samochód się zmienił na plus. A jeżeli chodzi o samą jazdę, to zapraszamy Was teraz na najładniejsze zakręty w okolicy Krakowa. Dobra, palimy potwora. Ustawimy sobie tryb sportowy jak na zakręty. Tutaj nie mamy adaptacyjnego zawieszenia, ale dla gazu i dla kierownicy będzie to miało znaczenie. I co, myślisz, że będzie namiastka PSE? Nie. Czemu masz takie podejście? Nie, a kwestia zawieszenia... Motyw z PSE. Znaczy w środku ja mam wrażenie, abyśmy siedzieli w PSE. Prawda? To jest 100% wersja PSE w środku, natomiast no w PSE już bym czuł, że wjechaliśmy na inny asfalt, jest to inne auto. Tak. Natomiast to, co jest fajne... Breaking na zakręty?
mało osób zdaje sobie z tego sprawę i nadaje na aktualne wersje spalinowe w naszych samochodach, czyli że to są to małe pojemności. Tutaj w wersjach hybrydowych mamy 4 cylindry, więc to auto też całkowicie inaczej się zachowuje jadąc, tak, ruszając, i jest całkowicie inna kultura pracy tego samochodu w ogóle na co dzień. Dokładnie. No i jeżeli chodzi o pokonywanie zakrętów, nie jest źle. Jeżeli chodzi o zawieszenie, z tyłu mamy tutaj niezależne, z przodu oczywiście też jest niezależne. Z tyłu mamy wielowahaczowe, także samochód się trzyma naprawdę fajnie drogi. Teraz chciałem troszkę przyciąć, ale coś jechało z naprzeciwka, więc było tak trochę kwadratowo, ale naprawdę tym samochodem bardzo przyjemnie się jedzie. Zaraz, Grzesiu, nie wiem, czy chcesz jest w ogóle w tym samochodem? Nie, możesz ty jechać. Zauważ mi, dziękuję, tak? Ufam ci. Natomiast to, co jest fajne, to tym aucie jest naprawdę komfortowo. Tak. Jest wygodnie, nie czuć nierówności. W przeciwieństwie do PSE, bo tam te 360 koni, Boże, 360 koni, chciałem powiedzieć profil. Tam mamy 20, profil chyba 40, tak? Tak. Więc tej opony jest naprawdę mało i chociaż zawieszenie chyba tam jest adaptacyjne. Jest adaptacyjne, ale jest sportowe. Nie zmienia tak bardzo przełożeń komfortu, jak właśnie tutaj ten samochód. No i też opona, z tego co kojarzę, to wersje hybrydowe, te mocniejsze wychodzą na oponie Michelin, więc... to są Pilot Sporty 4. Ale mówimy, co 360, to ma... To ma też Pilot Sporty 4. No to nie, Dokładnie. To auto będzie się trzymało zakrętu. Tak. No. To jest bajeczka po prostu, jeżeli chodzi o samo trzymanie i w ogóle popatrz, mamy naprawdę 90 na godzinę mieliśmy w tym zakręcie i w ogóle nie było jakichś strachu, niczego, pisku, a teraz montażu się zrobią to zbliżenie na moje oczy, kiedy widziałem, jak chodziło ten zakręt. Auto naprawdę, jeżeli chodzi o takie wrażenie za kierownicy, to Kuba może powiedzieć, że chodzi o wrażenia pasażera, co też polecam czasami, jak się udajecie na zewnątrz, poprosić, żeby to handlowiec przyjechał autem, bo czuć całkowicie inaczej samochód niż auto prowadząc. Odbieramy całkowicie więcej niż skupiając się na drodze. Ja mam zupełnie jazdę na krześlenie. To jest tak wygodne auto. I jeszcze jedna rzecz, jak jesteśmy w środku, jak ktoś będzie miał ochotę, niech wróci do filmu z Peugeot 408, gdzie się śmiałem trochę z wnętrza. Tu jest właśnie to piękne wnętrze, gdzie mamy tą podwójną półeczkę, są inne materiały, to wszystko jest tak ładnie przeszycie. Wszystko jest matowe. No wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Uważam, że wnętrze 508 jest wnętrzem, które Peugeot powinien kontynuować, a nie iść w kierunku 408-308. No jest tutaj dużo jakby zainspirowań, natomiast już praktycznie zrezygnowano z krewetówki. Tak, dokładnie. Tak. Co też miało swój urok. I ciekawa rzecz, jest auto u nas w koncernie. Jeżeli ktoś oglądał film, to proszę wskazać, które to auto, ewentualnie dać link, odnośnik, gdzie można manualnie zmieniać temperaturę. Nie tak jest to w większości naszych samochodów z koncernu, gdzie musimy robić to manualnie z ekranu dotykowego. Dokładnie. Dlatego też można się przyzwyczaić. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale wiem, że są osoby, które wolą jednak tą manualną zmianę temperatury. To jest też fajne w nowym systemie, bo nigdzie tego jeszcze z systemem IV nie ma, że mamy fizyczne guziki, które przetransportowują cię do ważnych miejsc. Popatrz. No wiadomo, domek to musiał być w ten sposób zrobiony. Masz skrót do... Ale to jest tutaj tak zrobione. Rozumiesz, dokładnie. Nie? Okay. To masz szuflady z aplikacjami, patrz. Szuflady z aplikacjami. Autko też wiadomo, zawsze istnieje, ale popatrz, guzik do telefonu masz. Czekaj, muszę to zdąkować. Guzik do telefonu masz, no nigdzie nie masz guzika do telefonu. Oczywiście, no może ktoś powiedzieć, że w iTunes możesz sobie to w 308, 408 ustawić, ok, ale tu masz fizyczny guzik, który cię od razu tam kierunkuje. Ciekawe byłoby, czy byłoby możliwe, myślę, że tak, bo nie byłoby to bardzo drogie, żeby zamienić tą klawiaturę właśnie na tego iTunes. Tugielsy, nie? Tugielsy, i żeby jednak to było takie spójne w koncernie. Dobra, to auto jednak, wiesz co, nie jest to PSE, kompletnie nie czuć tego jako PSE, nie bój się. Nie jest to kompletnie PSE, natomiast jest genialnie wyglądającym autem rodzinnym, w którym chcesz fajnie pojeździć. Potwierdzam, boję się, ale auto się trzyma dobrze. Jest super. Jeżeli chodzi o ceny tego egzemplarza, no nie jest wybitna, bo katalogowo 246, ale dobra tutaj oferta dla Was.
ponieważ to auto kupiliśmy na samochód demonstracyjny i jak wiem od szefa sprzedaży Peugeot, kupiliśmy go bardzo dobrze. Także jeżeli ktoś szuka naprawdę fajnego, rodzinnego samochodu, który wygląda jak PSE, bo naprawdę ja pierwsze byłem przekonany, że to jest PSE, byłem przekonany, ale z racji prawdopodobnie koloru, no i tych dokładek, nie, w wersji tak, GT. Tak, wygląda zadziornie to auto. Po prostu wygląda genialnie, nawet jest motyw tutaj koloru zielonego identyczny jak w PSE. Także uważam, że jeżeli ktoś takiego właśnie samochodu szuka i nie chce wydać 350 tysięcy na Peugeota, chce wydać o 100 tysięcy mniej, a jeszcze z racji rabatu demo jeszcze mniej, to wydaje mi się być idealnym pomysłem dla niego. Tak naprawdę w tej cenie dostajemy bardzo duży samochód. Mogę tylko powiedzieć, że za 260 tysięcy jest DS4 z tym samym silnikiem u nas, a powiedzmy sobie szczerze, że tutaj mamy kawał większego samochodu. No, DS4 jest typowym przedstawicielem segmentu C, a tutaj mamy po prostu kombi segmentu D. Więc no jest to samochód naprawdę rodzinny, pojemny, ogromny, a tylko chcę kwestię kombi przypomnieć, że tutaj podłoga układa się zupełnie na płasko i jest to samochód naprawdę, naprawdę bardzo przydatny do wszystkiego. No i jeszcze wygląda jak PSA. No czego chcieć więcej? Za te pieniądze. Sprawdźcie go u nas w firmie w Peugeot na ulicy Grota Roweckiego 6. Do zobaczenia. Hej.